Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Minnesota United zmierzy się ze Sportingiem Kansas City. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Ten zespół znamy z zamiłowania do gry wysokim pressingiem. Tak, taktyka wymagająca doskonałego zgrania i przygotowania fizycznego, a do tego bardzo ryzykowna, bo jeśli drużynie przeciwnej uda się wyjść spod wysokiego pressingu, to mają potem autostradę na połowę rywala. Bomba w górę. Gramy. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Ależ poszedł na przebój. Zbyt słaba centra. Ląduje w rękach bramkarza. Russell, Walter. Dobra interwencja bramkarza, wyciągnął to ładnie. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. I nici z kornera. Wybija piłkę. Trap. Temu puki. Wypuścił go, będzie groźnie. Ależ widzimy teraz kunszt w defensywie. Brawo! Ma wsparcie, by to rozegrać. Dobra piłka na dojście. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Nadal prowadzi piłkę, nie rezygnuje z tego ataku, ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Dogrywa teraz do środka. Uwaga! Tak!
Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. To trafienie to była czysta formalność, krótki dystans i bez większych problemów kieruje piłkę do siatki. Brawo! Prowadzą zatem 1-0. Póki nie zostało już wiele czasu w tej pierwszej połowie. Na razie gospodarze wciąż mają pod górkę. Po tej bramce trochę uszło z nich powietrze, ale w szatni będzie można podpompować atmosferę w drużynie. Na pewno trzeba rzucić nieco więcej sił do ofensywy i zagrać na limicie, żeby znaleźć wyrównanie. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Dobra interwencja bramkarza. Wyciągnął to ładnie. Dogrywa teraz do środka. Uwaga! Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów, spokojnie rozgrywają piłkę. Odbiera czysto w polu karnym. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. I schodzi teraz z flanki na środek. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Walter. Trap. Puki. Uwaga, wychodzi sam na sam. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Teraz zupełnie nieudane uderzenie głową. To po prostu nie mogło wpaść.
Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Szansa, będzie remis. I tak, mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką i wydaje się, że nie dało się tego obronić. I mamy remis. 1-1. Nie ma co czekać. Jeśli chcą to wygrać, to muszą tu coś jeszcze strzelić. Może teraz. Dobrze się tu teraz zastawia. I od razu go cisną. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Rzuca teraz w szesnastkę, ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Temu puki. Dobra interwencja bramkarza, wyciągnął to ładnie. Dogrywa teraz do środka, uwaga. Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Teraz zupełnie nieudane uderzenie głową. To po prostu nie mogło wpaść. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcu.